Doktor Hodo, kolejny film, 2 godzinki. Ostatnio oglądaliśmy Osiu Polaków versus Imigrant. Fajne było. Zebrałem na kamerkach 9 łysych osób. Problem w tym, że jedna z nich kłamie i pod szapką. Będzie widać? Zebrałem na kamerkach 9 łysych osób. Problem w tym, że jedna z nich kłamie i pod szapką ukrywa bujne owłosienie. Zadaniem łysych jest wygłosowanie włocha tego gracza. Mają na to 6 rund. Jeśli im się to nie uda, włochacz wygra 500 zł. No way. O kurde. Nasi gracze na teraz nie widzą siebie nawzajem, ale No poprosiłem ich o way. Założenie czapek, tak żebyście wy również mogli zgadywać. Jak ty mamy zgadnąć, kto ma włosy skoro... Dobra, ten już do kika za to tło. Nie widzimy siebie. Pierwsza... Cofi? Co, widać było? Pokaż. A, to zaraz wszyscy będą. Zaraz pokażą Również wszystkich. mogli zgadywać. Jak ty mamy zgadnąć, kto ma włosy skoro... Nie widzimy siebie. Pierwsza runda ruszyła, macie 10 minut. Zapraszam do dyskusji. Dobra, czekaj, zaraz wam pokażę tego dziewiątkę. Ty, ten największa czapa, to on ma? Albo ten. Ty, a temu włosy nie wystają tutaj? Trójce włosy nie wystają tu? No właśnie. Ty, chłop strollował odcinek, czy mi się wydaje? Ja pierdziele, chłop strollował odcinek, dobra. Ile macie centymetrów za coli? Panowie, ja mam pomysł. Bo wiemy, że jeżeli ćwiczymy, to najczęściej łeb spędzi właśnie włosy, bo się pocą. Każdy, nie wiem, może Co? Zrobić 15 pajacyków. Chciałem przypomnieć, że się nie widzicie i nikt nam nie udowodni, czy zrobiliście, czy nie. Ale może to zrobić, nie? Po co się podnosić z krzesła? Mam pier... A, oni siebie nie widzą na tego, racja. To w sumie po co czapki założyli, jak siebie nie widzą? Przepytanie. A żebyśmy my mieli atrakcję, no ale mu stają mu włosy, to już wiemy, że trójka. Do, nie wiem, jakiejś randomowej osoby, na przykład do siódemki. No dawaj. Jak myjesz włosy, co nie, albo głowę, to jakich rzeczy do tego używasz? Pumeksu. No to tak. Ja tylko używam żelu pod prysznic, jak każdy prawdziwy facet. A siedem w jednym, rozumiem. No. Myjesz naczynia, samochód, dziewczynę i grzech pierworodny. To jest jedyna słuszna odpowiedź. To niech każdy powie, czego używa do mycia głowy. Mydła. Tak. Nie no, krecik, fery, coś takiego. Wybielacz. Podczas gdy nasi gracze marnowali kolejne minuty na żarciki, zauważyłem mały problem u trójki. Ja tylko się wtrącę na chwileczkę. Trójka, chyba nie możesz przechodzić na jakieś inne zakładki, bo wtedy ci kamerka frizuje. O, trójka coś szuka. Nie, no przecież ty z... Tu coś też. Ja pierdzie, chłop jak spieprzył całe zawody. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzrokać. Co za ty, powinni go kicknąć za to. Pilksio dał na golibordę 5 złotych. A może w Hall of Knicks byś zagrał? Zagram, ale i dziś. No, kiedyś nie, zagram. Zaraz, będzie wszystko wiedział. Ej, dobra, trójka, ja mam pytanie do ciebie tak to. Halo, trójka jesteś? Trójce no nie przecież do... znowu mu wystają. Kraszowała się kamerka, to jeszcze nie działał mikrofon. No i powiedz, że on włosy wystawały. Włosy mu weszły w mikrofon, nie może mówić. A ja mam pomysł, panowie. Pytanie do was. Jak często opróżniacie kratkę? Dzięki Zane. Za 13 lat, witam. Kratkę w prysznicu albo w wannie. Ja mieszkam z babą, która ma długie włosy, więc u mnie to jest zazwyczaj jak umyję włosy, więc po tygodniu nieraz trzeba ręcznik na głowie. Ja tam akurat nie opróżniam, jeden ja z włosami, no, ale też mam ten problem, że z partnerką mieszkam. No właśnie, to jest taki kurwa problem, że wszyscy prawdopodobnie mieszkamy z jakąś kobietą. No. Z kotem, no, masz rację. Ja powiem tak, jak ja miałem włosy na głowie, to ja do kibla wrzucałem. Dobre pytanie, mam ogólnie takie. Powiedzcie mi, dlaczego nie macie włosów? To jest dobry trop. Aha, to jeszcze tylko mała podpowiedź. Są wśród was osoby, które są łyse z wyboru, bo stwierdziły, że na film się ogolą, a są takie, które są łyse, ponieważ takich natura pokarała. Ale bycie Czekaj. Łysy to jest kwintesencja męskości. Ktoś się specjalnie ogolił na tym filmik, na łyso? I przegra na przykład? Kiedy? Tam 5 lat temu byłem już łysy, no i od tamtej pory. No dobra, niech będzie, dwójka. Ja posiadam bujną czuprynę, ale na cele tego filmu postanowiłem, że się opierdolę na łyso. Jeżeli nie wygram tych pieniędzy, to są w pierdol. Ups. Dobra, trójka. Poszedł. Ja pierdolę.
Mikro ci nie działa znowu, trójeczka. Albo to jest specjalnie taka taktyka. Nie odpowiedzieć na niewygodne pytanie. Teraz? Teraz działa, ale teraz kamera nie działa. Chodo, za dużo oczekujesz. Ty, ale Chodo nie widzisz, że mu te włosy wystają? Czy on tak udaje, żeby nie popsuć odcinka, ale my widzimy? Trójeczko? Nie no, czas leci, nie? Jeszcze macie 2,5 minuty. To dalej, czwórka, lecisz. U mnie w każdy w rodzinie miał zakola. No i później, po 25 roku życia, każdy jest łysy. W sensie to jest tak, że to jest, zostają kilka włosków. No i lepiej już być łysy, no niż mieć to gówno tak naprawdę. A co ma powiedzieć? No wy tego, na pryfu napisać, kudły ci wystają, schowaj je. Wleciało im, o. Bo nagrywamy odcinek. Czwórka też ma? Jak? No jeden tylko ma włosy. Wczoraj wleciał. To może ten się źle ogolił. Oj, o, dobra, tym, że trzeba być łysym, no to... Jak prawowity Polak, poświęciłem się, no i się... Kiedy brodę na zero gole? Z jakiej długości włosów schodziłeś? 2-3 centymetry? Coś takiego. Dobra, dalej, bo czasu nam braknie. 2 centymetry to malutkie chyba. To był tam taki Paweł, nie no. Po lewej było widać? Gra na czas. Może pozostałości, bo łeb ogolił przed odcinkiem. Tak jak tamten jedynka. Czy dwójka? Ja jestem łysy od jakiegoś półtora roku. Kiedyś dziewczyna, byliśmy w takiej pracy wakacyjnej, powiedziała, dawaj, obronimy się na łysa. Ja, no dobra, no i to cała historia. Dobra, u mnie na szybko, powiedziałem sobie, że jak obronię inżynierkę, to się ogolę na łyso. Już tak 2,5 roku to ciągnę. Mój stary też był łysy, więc odziedziczyłem to po nim. No, ja niestety mam to samo. Niestety geny ojca weszły za mocno. Wolałbym mieć geny matki, bo matka ma bujne włosy, ale no cóż. Wziąłem maszynkę, nawet opierdoliłem się jednorazówką dzisiaj. Dobra, dziewiątka. To u mnie jest taka historia, że... Jak każdy, miałem dwóch dziadków. Jeden dziadek, fantastyczna fryzura do śmierci, włoski idealnie jak Elvis, a drugi łysy jak kolana od 40. No pech chciał, że jestem łysy od 20 roku życia. Dobra, czas, proszę państwa, 10 minut minęło. Teraz przed czas na pierwsze głosowanie. Także jeśli macie pod ręką jakieś karteczki, to napiszcie na nie numerek osoby, która wam śmierdzi. Proszę państwa, mamy wynik. W tej rundzie najwięcej głosów, bo no przecież mu coraz bardziej tej trójce kudły wystają. No chłop już się z tym nie kryje nawet. ...osów, bo aż 3 zebrał numerek. 3. Kiknęli go, a nawet się nie odsywał. Ej, oni chyba widzą te kamerki jednak. O, to by się spodziewał. Trochę podejrzane, że nic nie odpowiadał. Słuchaj, ja ciebie teraz schowam i na koniec jeszcze się usłyszymy. Usłyszymy? Jak od początku się z nim nie słyszymy? Słuchajcie, teraz po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy... Koniec odcinka, no właśnie oni decydują... A, on to mówi, ale ci powiem jeszcze, jakbyś się zrozumiał, dwa razy usłyszysz. Oni decydują, kiedy kończą grę i wtedy ilu zostanie, na tyle dzielą siano. Gracie dalej, czy kończycie zabawę i dzielicie się hajsem. Haczyk jest taki, że jeśli w waszym gronie nadal jest kudłacz, to on zgarnia całą pulę. No widzisz. Przy dzisiejszej inflacji, jakbyśmy no teraz się podzielić, to tylko nawet na paczkę szluby wystarczy. No to dobra, przechodzimy do następnej rundy, natomiast ja dla was w tej rundzie i każdej następnej będę miał jeszcze jedną niespodziankę. Rarytasik. Bonusik za darmo, nic nie trzeba płacić. Wow. Możecie sobie wybrać jedną osobę, którą chcecie zobaczyć i ja wam wyślę screenshota tej osoby. Także zastanówcie to dobrze, się. To trójka. Słuchajcie, mam teraz do was pytanie następne. Jako, że jeśli w takim razie jesteście łysi, to powiedzcie mi, jaką macie pracę? Co robicie w życiu? Czy wam to nie przeszkadza, że jesteście łysi? Ja jestem, wchodzę do szkoły, matura, no i się uczę. Włosy ma z tyłu, a może on wyłysiał tak całkowicie i uznał, że jest wystarczająco łysy na odcinek? Do maturki, no. Ale nie przeszkadza ci to, że jesteś łysy na przykład? Nie, nie przeszkadza. Albo ma włosy na plecach. Masz dziewczyny? Nie, akurat. No dobra. Chodzę do szkoły mundurowej, w czwarta technika jestem. I w mojej szkole bardzo ostro patrzą na to, jak ktoś ma długie włosy. I dosłownie nauczycielka od matmy wyjebała mojego kolegę z klasy, bo ja w cholernie długie włosy. Tak nie powinno być z szkoły takich rzeczy. To jest fakt. Akurat mogę wam powiedzieć, że wyrwę się do odpowiedzi, jestem nauczycielem i statuty mogą mieć wpływ na wygląd zewnętrzny ucznia. Jeśli jest jakieś specjalna do tego, a nie jakieś tam ogólnokształcące. Ja pracuję w szkole, gdzie szkolimy kucharzy i tam też nie mogą mieć wielkich, długich paznokci dziewczyny, więc nie dziwię się, jak w mundurówce ma dokładnie to samo. Ale dobra, lećmy dalej. Ja się nadal uczę. Nie chciało mu się słuchać pijemszenia nauczyciela?
Teraz będę inżynierkę pisał. No, dobra. No ale jednocześnie lubię sobie pograć na mieście. Może sobie dorobić jakieś grosze. No ale co? Czasami jest ciężko. Jak ludzie na ciebie patrzą, ja też z Łodzi pochodzę, to od razu myślał, że w pierdol dostaną, co nie? Ja chodzę do szkoły jeszcze. No i tak jakoś wyszło, że wczoraj, no to no, specjalnie na odcineczek się opierdoliłem, że tak powiem. No a mi to w sumie nie przeszkadza, bo jak chodzę też na siłownię, w piłeczkę gram, no to włosy mi się nie pocą. Nie cieknie mi z pani, jak sam skurwę syn. No, ja niedawno skończyłem szkołę średnią, maturkę napisałem i obecnie w sumie siedzę w chacie, ile on ma lat? Robię muzykę i bawię się w grafikę. Jak gram w CS, to mi nie przeszkadza moja bujna czupryna, bo jestem multy, no. Mam pytanie do ciebie. Ty robisz muzykę, co nie? I się pokazujesz na... jak tworzysz muzykę. W sensie chodzi ci, że pokazuje się w internecie, tak? No tak, dokładnie. No tak. Jakoś ci przeszkadza to w zasięgach, czy nie? W sensie moja łysina? Totalnie nie, właśnie. Dużo ludzi propsuje to, jak wyglądam. Bardzo mi pasuje łysina do brody. A, no spoko. Spoczka. Ja na co dzień jestem asystentem do spraw logistyki i magazynu. Oprócz tego udzielam się też w internecie i moja łysinka mi akurat nie przeszkadza, ba, jest nawet moim atutem, znakiem rozpoznawczym, tak zwany trademark. Ja jestem bezrobotnym, a to, że mam lotniskowiec od czoła do końca pleców, no to też mi chyba nie przeszkadza, prawda? Ja jestem nauczycielem, moja łysina mi pomaga w pracy, bo jak idę korytarzem, to wszyscy mnie z daleka widzą. Zawód bezrobotny? Ty, to z czego on się utrzymuje, jak jest bezrobotny, tak szczerze? Mojej łysej. To skończył szkołę, tak? Skoro mówisz, że jest bezrobotny? Lecącej lat. Słuchajcie, się... Tak samo jak ja, no nie mówił, że jest bezrobotnym reaktorem. To wtedy by powiedział. W połowie rundy, w razie czego, macie jeszcze 5 minut. Przypominam o tym, że możecie sobie wybrać, kogo chcecie zobaczyć. Do mnie bójka trochę śmierdzi. Bo mówił, że się ogolił i jak nie wygra, to będzie źle. A potem mówił, że się ogolił bez szkody mundurowej. Tak, także... dokładnie. I już mamy podjętą decyzję chyba, kogo chcemy zobaczyć. I niech podniecą rękę wszyscy, no debil, źle powiedział i go kiknął. Dobra. Nawet dwójka podniósł rękę. Zrób ładną uśmiechniętą minkę. O, Sports Art Online. Co jest? Szczerze to wygląda na łysego, nie? Ale łyby zazwyczaj mają długie włosy. Czy mi się wydaje, czy tam jest kolczyk? W szkole mundurowej kolczyk? No właśnie, trochę tutaj stacja jest cała jego teoria. To nie jest kolczyk, na filmie zobaczycie. Wytłumacz się teraz. Jaki jak kolczyk? Się nie wytłumaczy, to się wygłosujemy, no proste. To ma kajolek między zębami. Przerwę. Przerwa przerwą, ale ta przerwa ci się rozlewa na dolną wargę, stary. No, jest to... Ale daj mi do końca, bo ja mam strasznie dużą tą szparę. I dla śmiechu sobie tam wkładam... Ty, on włożył sobie do screena 50 groszy między zęby dla jaj i oni go za to kikną, bo myślą, że to kolczyk? Ale daj mi do końca, bo ja mam strasznie dużą tą szparę. I dla śmiechu sobie tam wkładam często monety, żeby się komuś popisać. I teraz na tym zdjęciu też włożyłem złotówkę w to. Chłop skarbonkę z siebie robi, ja pierdolę. Nie, Kodo, czy możesz zrobić jeszcze jedno zdjęcie? Ja pierdolę! Jezus! Ale teraz zakrył to czarne. To czarne, to jest moneta! Ostatnia minuta, proszę państwa. Chociaż on, nie wiem, ma założony kiknął ten bakę, go dla jaj. To w sumie... Ja bym go kiknął, żeby się z nim siadał nie dzielić w razie W. Jakieś kudły, to mimo wszystko by mu wystawały za niego, nie? Czy ja wiem, niekoniecznie. Jakby ładnie upchnął do góry. Ty, ale on jest słabym anime. Dobra, ale miałeś tego ja. One Punch Man, czy jak on tam się nazywał, nie? On też był łysy. No tak, ale najczęściej chłopaczki w anime są, wiesz, takie ojo, tutaj włoski, fajne. Dwójka, masz jeszcze 10 sekund na swoją obronę, bo potem przechodzimy do głosowania. Rówkę pomylił ze specjalną ale szkołą? Ale przy okazji na do szkoły też tak, mogę się obciąć, żeby nie dali zjebów, bo miałem też długie włosy. Dobra, minął czas, proszę państwa. 10 minut, druga runda za nami. Wiecie co to znaczy? Przechodzimy do kolejnego głosowania. Napiszcie numerek, który jest dla was najbardziej podejrzany. Dobra, tak, mamy to, proszę państwa, żeby mamy się nie dzielić. Dajcie, dobrze zaskoczy, zrobili. Ale numer 5 miał 2 głosy, ale za to numer 2 miał 5, także niestety z dwójką się pożegnamy. Trzymaj się, dwójeczka. Słuchajcie, czy uważacie, że wygłosowaliście kudłacza i dzielicie się nagrodą, czy gramy dalej? Gramy dalej. No i to mi się podoba. Ja bym grał do dwóch ostatnich ludzi, żeby się po razie co podzielić 250. Let's go. Gdybyśmy przerwali, to byś miał odcinek na 3 minuty. To w pełni wasza decyzja, ja tutaj nie wpływam na was w żaden sposób. Czas leci, kolejna runda też. Chłop się ogolił do filmu i przepieprzył. No tak, ale później gadał, że do mundurówki chodzi i tak się musiał ogolić. A to głupoty gadał, dla kontentu, żeby poddymić. Chłop się sam się kiknął przez to, co mówił. Możecie sobie wybrać jedną osobę. Dobra, ja mam pytanie. No tak, Mirowek, też rację. To czy macie brodę? A jak macie,
To jak o nią dbacie? No to dobra, no to zacznę. Ja akurat nie mam brody, chciałem mieć, ale oczywiście mi nie rośnie. Powiem ci, że ja mam ten sam problem. W sensie ja mam takie zaczęcie brody, a co najgorsze, to mam w jednym jakby fragmencie rudą. Ja brody nie mam, aż tak jakby chciała rosnąć, ale jednak nie mogła. Ja mam dość długą brodę. W sumie w bardzo wczesnym gimnazjum zaczęła mi rosnąć broda. Obecnie mam ją taką już dość długą. Prawidłowo. Jakby jeżeli chodzi o dbanie, no to po prostu używam olejków do brody, które ją troszeczkę zmiękczają, żeby była taka przyjemniejsza, żeby ładnie wyglądała. Gdzie oni idą z tą brodą? Co? U mnie z brodą wygląda to następująco, że oczywiście brodę posiadam, bo chciałbym zawsze czuć wiatr w włosach, jak idę bez czapki. Dostałem preparaty jakieś tam od i swojej partnerki, od matki. Na początku z tego korzystałem, ale to za dużo czasu mi zabierało i tylko się człowiek wkurzał. To oczywiście, że posiadam brodę. Już nawet tak mniej więcej do rozpoczęcia mostka już jest. Wiemy. Jak to wiecie? Twój głos jest charakterystyczny. Spadowa, nic nie wiesz. Mam olejek do brody. Jak wiesz? No, o co chodziło? Broda jest fajna i tak bez niego. No to zaskoczę, też mam brodę. Pięknego koloru miedzi, tak, ruda. Stosuję szampon. Ty o co chodziło, że wiedzą? Oni go znają skądś, tego chłopa? On kartacz, więc broda jest fajnie wyczesana zawsze. Wiedzą, bo jest bezrobotny. Aha. Boba głos brodacza. On już był w odcinku? Po kąpieli, stosuję olejek. No brzmisz, jakbyś miał brodę, tak szczerze. Ej, dobra, ja mam pytanie. Jak się myjecie, no i wycieracie głowę, to jak reaguje na to ręcznik? O kurwa. Dobra. To jest dobre pytanie. Jak ja się wykąpię, no i oczywiście takie małe włoski są, wiesz o co chodzi, no to jak ręcznik biorę, no to kurde, tak jakby chciało mi łeb rozerwać. Co tu się dzieje? Czy on ma ręcznik z papieru ściernego? Mi się ręcznik zatrzymuje, dosłownie położyłem na łbie i nie chciał lecieć. To jest tak. Dlatego ręcznik trzeba przykładać do głowy. Ja chciałem powiedzieć, że już jesteśmy po 5 minutach i macie nadal swoją umiejętność, pamiętajcie. Nie ogarniam, co tu się odpieprza w tym odcinku. W sensie pogubiłem. A, nikt się nie przyznaje, nie ma. Tak, pewnie dwójka na niego głosował. Pewnie dwójka, no, ale ja robię notatki i nic sam o nim nie mam. Jaki tak przygotowany, kurde. No, kurde. Żeby ktoś się nie jebał. Celalnie podszedł do tego. Jak dostałem kartkę, to już sobie zapisuję wszystko. I też stąd druga moja propozycja. W następnej rundzie, jak zadam jakiekolwiek pytanie... Ja mam Rukaszu czegoś takiego, tak szczerze. Tym, bo dziewiątka już drugi raz powiedział, że no, on ma tak samo jak wyżej. To też jest takie trochę stinky. 3 minuty 20 sekund. Kill się, no dobra, nie ma po co, no nie ma potrzeby, piątkę, tak? Skoro miał dwa głosy, zobacz, no. Co ja w dupę, głosy. Jestem to poddany? Przypozuj. Nie, źle przypozowałem, kurwa. Chcesz poprawić, to możemy drugie zrobić. No dobra, wygląda jak pupcia niemowlaka. Wygląda jakby był łysy. No. To zdjęcie wyżej wygląda na takiego bardziej gigaczada, na tym drugim to wygląda jak takie dziecko z podstawówki, sorry. Na tym nowszym jest, kurde, lepiej czapę widać, nie? No lepiej tą czapę widać, no. I w sumie ona jest taka... No tak, bo tak byśmy mówili, że ukrywa się reaguje. Nasi gracze, patrząc na fotę piątki, zauważyli pewne dziwne podobieństwo. Jestem Bogiem. Światom to zrobi sobie. Ale ty mi teraz łeb rozjebałeś, ty faktycznie, kurde. No, chciałem, no. Nie. I koniec czasu. Zapraszam do oddania głosów. Ty, ale tu nie ma kogo klikować, tak szczerze. Państwo, mam dobre, luźne wieści. To jest remis pewnie, tak? Tak, to są dobre wieści dla czwórki i piątki, bo obie mają po dwa głosy. Także proszę państwa, nikt nie odpada w tej rundzie. O kurwa! Przechodzimy dalej. Żeby nie było za nudno, w tej rundzie mamy kolejną niespodziankę. Ulala. Chyba tak, teraz będziecie się widzieć normalnie. Co? Widzą ja się? Ja mogę wytłumaczyć genezę mojego stroju. No śmiało, śmiało. Przyszedłem tutaj was okraść z pieniędzy, a jak mi się nie uda z pieniędzy, to chociaż skradnę serca widzów. Ładnie tutaj wytłumaczone. Wyglądasz jak chwytak. Ej, Beka! Faktycznie! Ale oprócz mnie i ósemki, jeszcze ktoś mówił, że ma długą brodę, taką solidną. Ja mówiłem, że mam długą i dla mnie ta jest długa. Ja tu poznaję jednego użytkownika. Którego? To jest moja słodka tajemnica, już wiem, kogo nie będę wałtował. Ja mam pytanie do ósemki. Co? Czapka i jeszcze kaptur. No jak trzeba się ukryć, to trzeba się ukryć, prawda? Ale patrzcie to, właśnie jedynka na czapkę. Czemu ta czapka tak z przodu jest podbita? No właśnie, czemu to tak leci? No właśnie to mówiłem, czapka ma wysoko strasznie, nie? On też ma tutaj coś
takiego. Nie wiem, co to kurwa jest. No to przepytajmy jedynkę. Co chcecie wiedzieć? Jakie długie masz włosy? O. A ja mogę mieć pytanie, bo ja też jestem łysy w sumie. No akurat dawaj, to ja dorzucę pytanie, ale to do wszystkich, nie tylko dla jedynki. Jak się golicie, jaka raka, to co ile ty czasu piszesz? Wam to zajmuje? Dobre pytanie. Jak jest wprawa, no to 3 minuty. Zależy też, jakie długie włosy odrosną, nie? Bo jak są takie zwykłe, że pod jednorazówkę, no to minuta, dwie, a jak są trochę dłuższe, no to trzeba najpierw trymerem przejechać, nie? Tak, ja się wczoraj sam goliłem, to 3 godziny mi to zajęło. Ja dzisiaj goliłem łeb przed nagrywkami, no to razem z nałożeniem balsamu i tak dalej, no to wyszło mi około 20 minut, ale to też dlatego, że miałem 3-dniowy zarost na łbie. Nie wiem, mi to z 20 minut schodzi. Ja korzystam z One Blade'a i z maszynki specjalnej właśnie do łba. A, czyli nikt nie bierze od taty, tak? Dobra, dobra. Najpierw trzeba mieszkać z ojcem. Albo go mieć. No. O nie! Kiedyś wróci. Raczej nie, bo tata już prawie 3 lata nie żyje, więc luz, nie? To inaczej, kiedyś no, się jeszcze zobaczy. Ten łeb no to golą, na pewno, no? Na szczycie góry. Chyba. Nie wiem. Nienawidzę tej piosenki, nienawidzę kurwa. I co, macie jeszcze jakieś tropy? Jedynka to się nie wypowiedziała. Nie, no powiedziałem, że za minutę. Jaki w dupę dymomen. Mi to w ogóle nic nie rośnie. A my mówimy o głowie jak coś. No i mamy sus, mamy sus! Dobra, to łepety, no to nie wiem, kilka minut, no nie wiem, 4 minuty, kurde. Jak mi już odrastają takie malutkie włoski, no to już sobie je jednorazówką lecę. Burka, co zapisałeś, że jak on się ogolił kiedyś? Co to za filmik? Siedmiu, czy ośmiu łysy warstwy jeden ukryty włochacz, ale chyba już kiknęli owłosionego. Ten jeszcze jest podejrzany, ale ciężko powiedzieć. Pytanie, bo jedynka, ty mówiłeś, że dlaczego zgoliłeś włosy? No ja powiedziałem, że od 5 lat, no to ja cały czas się staram być łysym, no bo to jest dla mnie fajne i... Ty, ale ten też jest podejrzany, ile on ma lat? Jak się stara być łysy? Ja uważam, że łysi ludzie, no to są atrakcyjni, kuźwa, boję. Poczekaj, nie? poczekaj, ile można? 19. Możliwe. No jest. Jest to możliwe, ale który 14-latek stwierdzi, że chce być łysy? Też fakt, no też fakt. 13. Ja jak miałem 14 lat, wtedy na boczek właśnie każdy łaził włosy. No. Ale jak miałem 14, no tam gdzieś 15 lat już wtedy miałem. No to wtedy się zaczęło, że już stopniowo chciałem być łysym, bo koledzy mi... Ty, kiknął go, zbyt sus rzeczy gada. Kiknął go i tyle. Bo tam dwóch moich ziomków, no to oni byli łysi, no i też chciałem być, nie? A i szukają Włocha, o co ci chodzi? Ja też mam nie być, nie? No i od tamtej pory... Lekarski też w sumie, racja, no. Ale nadal jedynkami jest tak kurwa sus. Serio? Koniec czasu, dobra, przechodzimy no do głosowania, serio, proszę państwa. Chłopie, kikujemy się. Po czwartej rundzie, jeszcze przed nami tylko dwie. Także zastanówcie się dobrze, na kogo oddać głos, żeby wam czasem Włochacz nie umknął. No i tak już wiadomo, kto przegra. Tylko dwie? I wiadomo, wiesz. Dobra, proszę państwa, jeden głos otrzymał pan z numerem 8. Jeden głos otrzymał pan z numerem 5. A 5 głosów otrzymał pan z numerem 1 i tak wtedy z nim musimy się pożegnać. Na razie, trzymajcie się, miłego. Jak myślicie, czy może już wyeliminowaliście kudłacza i chcecie się podzielić nagrodą? Na 6 osób? Mniej niż stówka, nie? Jeszcze stówa to będzie git, ale no... Okay. Jeszcze jedna runda i co? I poddajemy to? Nie no, dwie. Teraz 5, a potem 6. 6 to jest finalna jakby, co? I tak oto rozpoczęliśmy. Ty, serio jest wymaga tego? Nie grają mi lekko? To ja mam tutaj na przykład właśnie, jeżeli... To jest serio on masa? Adama kopnął prąd. Turbody moment zawstydził prąd. Kopnął Adama dwa razy. Co to w dupa jest? Teraz w 36. Co to w dupa jest? Mój syn za niebawem ma urodziny. Proszę. Ty, on ma syna? Czemu chcesz kupić? Czy on kłamy, że ma syna? On ma ile? 18 lat. Elektryczny taki traktor. Takie wiecie, bo przeważnie dzieciakom kupuje się samochody, jakieś tam Audice, BMW i tak dalej. A nasz młody lubi traktory, pociągi. Takim ciągnikiem to nawet ja bym sobie pojeździł. No uwierz mi, że on będzie zdalnie sterowany, więc młody nawet kierownicy nie dotknie, nie? Ja mam pytanie, tak, to jeszcze tylko do 5 na chwilę. Kurwa, znowu do mnie. Jak 6 i 8 się znają? Ty gadali, że się znają? Prześladowanie. Powiedz mi, bo ty... Nie, bo ten 6 gadał, że on coś w necie robi i on go chyba zna z neta. Powiedziałeś, że przed nagrywkami chciałeś się ogolić, co nie? Ile się goliłeś? No, miałem włosy około, nie wiem, 2 centymetrów, 3, no ale... bo podobno ten 6 w necie coś robi, weź go znać ktoś. Fryzjerka nie miała czasu i weszłem kurde do łazienki, wziąłem nożyczki. To nożyczki! Te dłuższe, czekaj. Te dłuższe dobra, nożyczkami już obciąłem. Wtedy...
chłopa już kikują. Ty, po co oni tak gadają? Najlepiej jakby nikt nic nie mówił. Dzięki. Don Pedro dał na Goliborgę 15 zł. Witaj dziadek. Będzie kiedyś liga z widzami? Oczywiście, ale najwcześniej pewnie presezon, jak będą nowe rzeczy, bo teraz to nuda, tylko rankedy. Wtedy wziąłem. I tak mało gram, jedną grę dziennie. Tak przez 3 godziny machał, jeszcze jest krzywo. Mi się wydaje, że on na samym początku powiedział, bo ja powiedziałem, że mój stary ma za kola, a i on powiedział, że on też był. On też miał nie, za kola. To na pewno nie ja mówię. Nie on? Nie, ja na pewno nie, bo ja nigdy za koli nie miałem i dalej nie. No i mimo wszystkiego to było za swój odpowiedź. W sumie to ja nawet nie wiem. Czekaj, kurwa, zmierzę to. Gdzie ty tam mierzysz? No. Co ty mierzysz? Co tu jest mierzone? Przepraszam, to o włosach mówimy, halo! Jak miałeś te 2-3 centymetry, bo tak napowiedziałeś na początku, kiedy ostatnio byłeś u fryzjera? 2 tygodnie? 2 tygodnie, to musiałeś na totalnie łyso prawie się ogolić. Ale no, co ty wpisałeś, co robisz łuska w necie? Czekaj, co ty wysyłasz? Co robisz łuska w necie? Ty w dupę. No, ty czytałem wczoraj w necie, że włosy odrastałem miesięcznie o 1,23 cm chyba? Całkiem przypadkiem wczoraj w necie to przeczytałeś. Tak, bo się zastanawiałem. Nie, bo się zastanawiałem, po jakim czasie mi te włosy kurwa odrosną. Mimo wszystko, ja proponuję w takim razie, jak już będziemy się dzielić, to odpalić więcej kasy tej siódemce na prezent. To będzie w sumie taki szczytny cel. No. Zakładacie, że wygracie, tak? Siódemkę je wkręcił, że ma dziecko, żeby go nie kiknęli, a oni mu jeszcze dadzą siano. Nie wiem w sumie. Kurwa, muszę się tej czwórki przyjebać. To nic osobistego, nie? Dalej mnie zastanawia to, że ty masz tą czapkę i ta czapka pod wpływem słuchawek, ona się tak wgina. Jak to sam? I to mnie cały czas zastanawia. Nie sądzę, że no. To się dzieje. Obróć się bokiem. No. Ej, kurwa! W sensie, tak. Czekaj, to się tak obrócę. Ty serio mu tam coś wystaje? Tam mu ser? Ty, ja bym go kikował dla pewności. Bardziej. Ja się trochę. Ja p***ole, to ty miałeś się... Ty, serio mu coś wystaje? Co jest? Jak to Black Blue zauważył? Ty, o co tu w dupę chodzi, ty? Ej, to są włosy? Co tam wychodzi, kurwa, spod tej czapki na... Ja miałem kurwa z widy. Jak mam być szczery, to on dziarę też jeszcze z tyłu. Tak samo jak tutaj on dziary. Dobra, to jest zbyt sus. Ja bym go kikował na wszelki. A, bo chyba, i że na tak. Na plecach też on dziary. Coś czarnego tam było. Że nie było, ja też tak mogę sobie się obrócić. No dobra, to słuchajcie. Ja bym go kiknął na wszelki. Panowie, ja wyłączam kamerki, przechodzimy do głosowania. Ale nie wiem, no bo trójka to ewidentnie mu kłaki wystawały, to nie wiem jak z tym czwórką, bo wygląda jak kudły, ale myślę, że to może być tatuaż z tyłu głowy? Bo wtedy by chyba dwóch, chyba że tamtemu włosy nie wystawały, ty ja nie wiem już co powiedzieć. Zaraz się dowiemy, no. Pamiętajcie, że to jest przedostatnia runda. Zastanówcie się bardzo dobrze, kto wam najbardziej śmierdzi i oddajcie swój głos. Tatuaż 3D włosy. Okazuje się, że piątka niestety nie obronił się i dostał 3 głosy. Co? To czemu, ja... To teraz czwórkę kiknął. Także niestety odpadasz na tym etapie. Dobre chłopaki oglądają świat za kratną. To będzie ostatnia runda. Czy wy chcecie już zakończyć teraz wyzwanie? Czy chcecie wyeliminować jeszcze jedną osobę dla pewności? Wiesz co, ja pozwolicie, że coś się wypowiem? Patrzcie, piątka był takim naszym teraz tutaj pewnikiem, nie? Wiadomo, że piątka na siebie by nie zagłosował, ale zobaczcie, że on dostał tylko 3 głosy. Czyli są 2 osoby, które oddały gdzie indziej głos. To słuchajcie, wiem, że teraz macie mętlik w głowach i bardzo ważną decyzję, dlatego ja dowalę wam jeszcze jedną ciekawą informację. Trochę was okłamałem na początku i w naszej zabawie nie jest jeden Włochacz, tylko 2 Włochacz. Ja pierdziele, czyli 4, dobra. Ja pierdziele, jaki skam. Ja pierdolę. Także jeżeli byliście pewni co do kogoś, to zastanówcie się dobrze, bo może to być jeszcze jedna osoba. Zobacz, jak się widziałeś ten uśmiech czwórki? Byliście pewni co do kogoś, to zastanówcie się dobrze, bo może to być jeszcze... Zobacz, on ledwo się powstrzymuje. No chłop się już tak...
Czy ja bym go kiknął. No to teraz się robi ciekawie, nie? Także teraz pytanie do was. Gramy dalej, czy kończymy? Gramy dalej. To uwaga, czas start, ostatnie 10 minut. Ej, dobrze, po tym mi uchodzą, nie? Mówię, mnie cały czas zastanawia, że ta jedna osoba jeszcze, nie? Tak. Powiem wam szczerze, z mojej... Dziewiątka jest Rudy, nie ma szansy, że ma włosy. Okej, teoria ciekawa. A wiesz czemu? Bo masz informacje o wszystkim. A wiesz, o kim nie masz? O sobie nie zanotowałeś nic, nie? No, przecież wszystko wiecie chyba o mnie. Nie, no Kikowa. I jeszcze czwórka gadał, wiesz co? Że jak wygrają, to żeby się zrzucić tego, siódemce na prezent. Bo wiedział, że wszystko zgarnie i nic nie da na ten prezent. Ale śmieć, co? Czwórkę kikować. Czy wiemy? Czy wiemy? Ty wszystkich notowałeś, a nikt nie notował ciebie, nie? Ale idą w to. Powiedz, jaką tym dziarę masz na z tyłu? Ja mogę wszystkie dziary powiedzieć, które mam, bo wszystkie mam bardzo podobne. W sensie ten sam motyw mam. Ja bym go kliknął na wszelki. Róże wiatrów, nie wiem, czy to widać na kamerce, tak chujowo widzę. Tutaj mam z tej strony latarnię, a z tyłu mam oktopusa. Włosy. Oktopusa mam, takiego, który idzie właśnie od góry. Gdzie masz tą ośmiornicę? Ja, ona idzie od samej góry, od samego, jakby wam to powiedzieć. Jak macie tył głowy, tutaj ma głowę. I idą dwie macki od niej, dokładnie, bo dwie idą... Jak on pieprzy, kick. Na bok. Out. Czyli to jest quadropus. To jest oktopus, no. Sama ośmiornica ma 8 łapek, ale 4 ma, ponieważ po prostu jest to dla mnie sentymentalne. Taki squid prędzej niż... No dobra, nie będzie squid, ale po prostu każdy mój tatuaż to jest robiony własnoręcznie, w sensie... Że... Z tyłu głowy. Czekaj, co? W sensie, sam się tatuuje, czy o co chodzi? Czekaj, co to znaczy? Że ja je projektowałem, co nie? Nigdzie ich nie znajdziecie, co nie? Dlatego... Że sam je zrobił? Każda dziara ma jakiś tam sentyment dla mnie. One są wszystkie jakby z każdego mojego życia. Reinkarnowałeś, rozumiem. Tak, ośmiornicę. Z ośmiornicy na człowieka. Przekonał mnie tą opowieścią. No nie, boli nie, tam na tym? Tak samo boli jak na łokciu, bo ogólnie to była moja chyba piąta dziara. Jak już robisz tam kolejną dziarę z rzędu, to już się przyzwyczajasz do tego bólu. Ej, no dobra. Fajnie się gada o dziarkach, ale trzeba kogoś wywalić. Macie jeszcze... Ej, tu jest mega sus. Wszyscy tak szczerze. Trzeba kogoś wywalić. Macie jeszcze 6 minut. No. Nic o trójce nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak go wywala. Temu to tak kudły wystawia. Chłop tutaj był impostorem od całego... On nawet nie... ...waliśmy. I nie jeszcze wiem. Ktoś tam chyba odpadł. No chłop taki losowy NPC się pojawił na konfie, nie? Też nic o nim nie wiedzieliśmy. Później dopiero te kamerki powstały, więc... Ale ta trójka była na samym początku sas. Wujka to w ogóle rzucił najpierw tematem, że no on to... Nie wiem, miałem tą czwórkę kiknął, też śmierdzi. Chyba, że już wcześniej ktoś się okudły, bo tutaj nikt tak jakoś nie pasuje. Poza czwórką teraz. Zakola, później... Ale tak, po prostu. No, tak, no. Który ten z mundurówki? No, to jedynka? Dwójka. Dwójka. A nie jedynka? Nie, jedynka to był ten, co w wieku 14 lat się ogolił. Dołączył do gangu łysek. Jak mam być szczery, to moim zdaniem, jeśli jest ta dwójka, no to możliwe, że to już odpadli. Znaczy mi też się wydaje. Słuchajcie, jak chcecie to jakoś rozegrać po mądrze, to możecie się umówić, że głosujecie każdy na inną osobę, wtedy będzie remis. To wtedy robimy tak, czwórka na szóstkę, szóstka na mnie, ja na ósemkę, ósemka na dziewiątkę, dziewiątka na czwórkę. Tylko pamiętajcie, że zawsze ktoś się może wyłamać. Jeśli sobie ufamy, to tak róbmy, że jak się okaże... Tego to chyba odkleiło, ty. Ja bym kogoś po prostu kiknął, żeby na mnie ilość ludzi się podzielić. A ty widzę? Teraz ktoś nas... Najsłabsze ogniwo wypieprza i nic nie zarobi. Prosta w dupę piła, no. Ufać Rudemu. Ty, ej, Rudy z tym pomysłem, no. Czy to stereotyp, czy on ma włosy? Ewidentnie w konia zrobił i na przykład siódemka, nie? Zgadnie całość do siebie, a teraz tak, no dzięki, że chcesz się podzielić. To przynajmniej będzie miał na prezent dla syna. To ja mówię, ja raczej też w moich opowieściach to raczej wszystko było chyba legit, nie? No dobra, proszę państwa, to ja wyłączam kamerę, to jest koniec finałowej rundy, a wy nie, oddajcie głosy. To jest, kiknąłbym czwórkę. Mam wyniki ostatniego głosowania. W finale jest 5 osób. Tak naprawdę możliwości jest dużo. Kiknęli, może być tutaj 2 włochaczy. Może być tutaj 1 włochacz, który weźmie wszystko dla siebie. Może być tutaj 0 włochaczy i wtedy dostajecie po stówce, albo tak jak się mówiliście. Zaraz się dowiemy. Najpierw powiem wam, że... Każdy z was dostał po jednym głosie. Także nikt nie odpowiedział. Dobra, czyli jest wśród nich włochaty typ. Bo nie... Bo jakby tego... No kiknęliby kogoś, rozumiesz? Tak to. Nie, dobra, włochaty wygrał, czwórka pewnie.
Pada. Albo Rudy. Super, brawo chłopaki. A teraz będziemy robić reveal po kolei. Najpierw odpadł pan numer 3. Trójeczko, jesteś z nami? Ty, jest, trójka, dobra. Pokaż, czy masz włosy. O nie, on wygląda jakby miał chyba. No way! Tak, jest pierwszy Włochacz, proszę państwa. Kolejna osoba, która odpadła, to była... Siema, dwójeczko. Pokaż, czy masz włosy. Szanowni panowie, chciałem oznajmić, że... Byłem kurwa w sezie, ale jest łysy! Oskarżyliście go bez... Człowiek kciuk. Że... Byłem kurwa w sezie, ale jest się jest łysy! Oskarżyliście go bezpodstawnie. Dajcie mi za fizję, a cztery dychy. Jesteśmy coraz bliżej. Cztery dychy, żeby cię na łyso opieprzyli na kulę? Drogo. Informacji finałowej. Niech pan z numerem 1 pokaże głowę. No to co, panowie? Duża czapka? Łysa glaca. A, łysa! O kurde! Chłopy się do odcinka pogolili i podpadli. No, sadgę dla nich. Łysa glaca! Panowie, mam stresa, mam stresa! Czwórka jego szukał ewidentnie. Ostatnia osoba, której teraz nie widzimy, to jest pan z numerem 5. O, ósemka, ósemka. Żeś se przejebał. Czaj, on jest łysy? Proszę państwa. A to znaczy, że ktoś z waszej piątki ma Ty, to serio chyba czwórka, no i on ich oszukał. Włosy. I to on wygra dzisiaj 500 zł. Pokażcie wszyscy swoje czerepy. Ja pierdzielę! Nie wierzę w to. O kur... Proszę państwa, numer 4 was ograł! Nie ma żadnego oktopusa. I on jeszcze gadał, żeby zrobić siódemce zrzutę na prezent dla dziecka, a mu nawet grosza nie da. Ja pierdzielę. Tak, włosy są. A mówię wam cały czas. Czwóreczka wygrywa 500, gratulacje. Ale on sam proponował podział. A siódemka i jego dziecko nic nie wygrywa. Nie, czekajcie, siódemka i tak wygra, ja suwę oddam przysłowiową. O proszę jaki. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Chłop gadał, żeby się zrzucić dla dziecka, mu stówkę dał. Ty, w sumie za stówkę. I pewnie i tak mu nie przeleje, ale luj. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!